Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Layers of Fear. W ostatnim odcinku znaleźliśmy takie oto coś, pudełko z kością odpiłowaną. Ten nasz szalony malarz ze schizami prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, zrobił tą kość. Zaczyna się już coś dziać. What the fuck? Odpiłował ją. Zmielił w moździerzu. Rozdrobnił ją. Zmieszał z białą farbą i wyszedł z tego genialny podkład. Ja tam nie idę. Zignoruj ją. Okej. Chociaż... Może być pułapka. Co to jasna cholera jest? No co? Co to? Co to było? Jakaś czarna maść, nie wiem, farba może? Prawdopodobnie tak, jakiś atrament, co? Coś. Zostawiamy ślady? Nie zostawiamy. Tutaj prawdopodobnie albo to jego żona narysowała, chociaż patrząc na te rysunki, to może to być ich dziecko na styl. Zwykle dorośli ludzie lepiej rysują niż dzieci. Niech zgadnę. Tutaj będzie kolej. Będzie cegła. Będzie cegła. Samolub. Halo? Tutaj też będzie cegła, oczywiście, co? Halo? To ja... Tego tutaj nie było. To jakieś drzewa. To gdzie? Kiedy te drzwi tutaj są? Co to było? Co to było? Nie, źle, od nowa. Nie patrz tak na mnie. Co robimy, gdy nam nie wychodzi? Zaczynamy od nowa. Stać się na więcej. A teraz siadaj i tym razem zróbmy to idealnie. Prawdopodobnie tak, oni mieli dziecko. Chociaż w tej grze na początku nie było to tak dosłownie powiedziane. To dopiero teraz, cholera jasna. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. God damn it. O! Jakieś kruki? Misiek i... Co to, co to, co to? Hey, ej, co to? Moment, jakiś dzisiaj dzień? Niedziela? Chcesz powiedzieć, że... No to... Czemu po mnie nie przyszłaś? Do cholery, wiesz jaki jestem, gdy dam się pochłonąć pracy. Urodziny dziecka? Prawdopodobne. O nie. O nie. Coraz więcej... rysunków. Coraz więcej takich dziwnych... Jak fajnie! Ktoś chce się z nami bawić? Bawić? Bawić, szczurek? Szczurek? Halo? Skąd ty wybiegłeś? Nie chcę wiedzieć. Ja tam nie idę. Wolę iść tu, tu, tu. Zapalimy sobie lampeczkę. Będzie przyjemnie. Co tu? Poradnik małżeński. O, włosy. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy?
jakiś rysunek. Prawdopodobnie to jest jego żona. Dobra, to już nie jest fajne, naprawdę, to nie jest fajne. Już się boję tutaj w tej grze, co... Co? Wszystkie wskazówki na to miejsce wskazują. Co to? Halo? Tak, to chyba ich dziecko rysowało. Ale co to było? No co to było? Słodki jest. Czy ty właśnie wykupiłaś połowę domu towarowego? Kochanie, nawet jeszcze nie wiesz, czy to chłopiec, czy dziewczynka. No, buciki powiem w stylu takim cyrkowym, bym powiedział. Ale o co tutaj się wydarzyło? Tutaj stał stół, krzesła, obraz wisiał, a teraz tego nie ma. Mam nadzieję, że się nic nie pojawi za mną. Co tu jeszcze? Nic nie ma. Idziemy dalej. W szafce? W szafce łyse, krwawe pla... W szafce łyse, krwawe placki. Włosy nie są moje. Gdzie są nożyczki? O co chodzi? O co chodzi? Co to miało być? No widzimy, że tutaj już... coraz więcej animacji jest. I to w sumie nawet gorzej. To serce się rusza. To nie jest normalne, ponieważ rysunki zwykle się nie ruszają. Dodali bicie serca. W sumie fajne, że... Co to? Co to było? Co to? Ja się kurde pytam, co to było? Co to było? No to dosyć dziwnie, jakaś jakby moneta, coś. Ja tam nie chcę iść. A jak tam nie pójdę, to ona się nie zamknie, prawda? Duelikę, tam idziemy. Się boję. Witamy w polskiej grze. Co tu się wydarzyło? Mówi się echo? A dobrze założyłem słuchawki? Tak. Dobra. Obsrałem się. Jakieś echo dziwne. Błagam. Halo? Co to? Co tu jest? Co tu kurde jest? Śpytam. Kto
Kto to zrobił? Kto zniszczył obraz? Pytam. Pytam. Aha, to chodziło chyba o ten obraz. O to obgadywanie za plecami. Skąd te książki się tutaj wzięły? Przecież w tej tamtej szafce się nie zmieści tyle książek. O co chodzi? Kolejny miś. Dobra, robi się strasznie. Świeczki się oczywiście musiały wypalić. O nie. O nie. O nie. Halo? I wpadliśmy w pędzle. Witam serdecznie. Co? Co to? Tam nie chcę iść. Halo? Yeah. Nie chcę do niego odwracać plecami. Mówiłem! Mówiłem! Już gdzieś zniknął. I teraz na pewno nam wyskoczy jakiś. Dzieciak na pewno. No co to było? Aha. Spoko. Tutaj jesteś! Co? Co? Tylko tutaj nie było. Gdzie my mamy dalej iść? Kto mi powie? Bo nie za bardzo wiem, co mam dalej zrobić. Mamusiu? Mamusiu? Jesteś tu? Mamo? Mamo. The fuck? Odejdź! Odejdź potworze! Odejdź! To miało znaczyć. Cholera jasna. Cholera jasna. Jasna cholera. Tam coś dalej jest. Tutaj. Jest, jest! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Wpadliśmy oczywiście pewnie w pętlę. Chodź tu, chodź tu. A ja pójdę prosto, i co? Co to było? Co to było? What the fuck? Co to było? Okej. Okay. Ja się nie czepiam. Co to wisi? Co to wisi? Tutaj nie wiem, czy to był jakiś błąd. Producenta? Znowu ona? Co? Co chodzi? O co chodzi? Dobra, nie, ale to może wystraszyć.
Co? Jest tak zaprogramowane, czy co? Bo ja już nie wiem, naprawdę. Nawet nie wiem, ile to nagranie ma, bo nie wziąłem drugiego monitora. Nie włączyłem go. Labiryncik mamy? Miły? Miły? No, na pewno miły. Każdy labirynt jest miły, tak samo jak The Witness. Jeśli teraz spadliśmy w takie koło, to... To ja nie wiem. Na pewno nie wpadliśmy. Cholerki jest. Gdzieś ja tutaj dojdę? W ogóle? Czy to nie ma sensu? Nope, to nie ma. Sensu? Halo? To na to wpadł, tam coś się rusza. Coś się rusza. Coś się rusza. Już nie chcę iść. Pomocy. Już nie chcę iść. Otwórz się. A ja nie chcę iść. Się boję. Się boję. Boję. Ja się nie boję. Co to jest? Co to jest? WT! Uciekaj, stary... Nie mogę nawet spierniczyć stąd. Zepsułem? Nie. Nope. Chociaż te drzwi będą zamknięte, jeśli to są drzwi, nie. One muszą być otwarte, ale tutaj jest dużo odgłosów, ja wolę się w to nie bawić. Byliśmy w kolejny labirynt. Down, 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 down. Coś się wylało, coś... Jakieś rzeczy się wylało. Na rzecz cholera jasna. Siema. Halo? Halo? No co ty ode mnie, ty cholero, chcesz? Jego żona. Przyszedł do mnie, objął mnie, kochał, tak jak kiedyś. Ale obie wiemy, że kiedy ja musiałem, ja miałam swój głupi sen, on pragnął tylko ciebie. Dowiadujemy się nowych rzeczy o naszym malarzu. Miał kochankę. Nie. Chociaż... Zamknięte. No przepraszam, bardzo chciałem ci otworzyć, ale... Twórcom... Twórcy nie chcą ci otworzyć, no niestety. No... W lewo pewnie coś się zaraz pojawi. Witam was bardzo serdecznie.
pokoju mojego dziecka. Kluczyk. Kluczyk jest zapewne do tego. Oczywiście. Clown. Co to? Aha, no. Okej. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to naprawdę. Co? Okej, no, każdy... Oj, przyspieszyły. Łojej. Aha, czyli jego żona jakby chyba była... inwalidką? Tak to chyba można nazwać. Lej maleństwo. Damn. W twoich oczach gwiazdy skrywa chmurę. O nie. What the fuck? Odkąd jej nie ma? Zostałeś ze zmurami. I witam państwa. Okej. Okay. Można wejść. Coś tutaj mamy? To nie był zwyczajny pędzel. Pominął mnie nieco ten z końskiego włosia. Podobnie mnie wątpliwość, że to na pewno zadziała. Pieprzyć. Połowa roboty za mną. Poza tym nie mogłem tak po prostu powsadzać wszystkiego na miejsce. Witam. To jest Polsza. Tutaj to jest, to się dziwne rzeczy dzieją. Dzieci zaczynają zwisać ze ścian. Ale to jest typowa przypadłość. O, kolejne rzecz, co nam się utworzy. Mieliśmy jakieś ryby. I teraz nam się zaczyna tworzyć w końcu człowiek. To jest chyba... To jest chyba ktoś lub coś z naszego... z okładki naszej gry. Ale czekajcie, go ktoś dzwoni do drzwi. Dobra, jestem, wróciłem. Tam ktoś przyszedł, nieważne kto. Ale to tak właściwie to chyba... O, tutaj jeszcze nam się kolejna szafka otworzyła. Pędzel z włosia końskiego. Co tutaj mamy? Lalki jakieś, lalki, coś, coś. List nasz, kolejny. Ja nienawidzę, nawet teraz, zagubiony, osamotniony, bezradny. Zawsze byłeś samotny, zawsze będziesz, mając nadzieję, fatalnym błędem. Dokończ go. Dobra, i dziękuję wam za dzisiaj, to był naprawdę straszny odcinek, mam nadzieję, że następne będą równie straszne, więc do zobaczenia w następnym odcinku.